Oczywiście tradycyjnie jesteśmy na pół metku. Jesteśmy na półmetku. No więc tak, zacznijmy, czy to było zaskoczenie. Kategoria 63 kg. Mamet Yusupov, Kazachstan. Liczyłeś na to, co o tym powiesz? Mamet Yusupov, widziałem, że jest na tyle silny, żeby się uplasować na miejscu pierwszym. Ale największe zaskoczenie w tej kategorii to właśnie Slavik Malasa, który zajął miejsce, uwaga, drugie, nie trzecie, drugie, wygrywając z mistrzem świata Muratem Burlakowym. To jest bardzo dobra pozycja. Fantastyczna sprawa. Teraz kategoria 70. Wladimir Macakanian. Macakanian, nareszcie nauczyłem się to wymawiać. Wladimir Macakanian jest mistrzem świata. Tą kategorię zawsze jak przyjeżdża, wygrywa. I tu nie było dla mnie żadnych zdziwień. 78. Hadzimurat Zaoliew. To jest król, który wchodzi w kategorię Open i będę teraz walczyć. I uwierzcie mi, wniesie swoją korektę w tej kategorii. Dobrze, a teraz przejdźmy do tych ładniejszych rzeczy. Przepraszam, do tych ładniejszych widoków. Sara Beckman. Co ona wyprawia? Skąd się bierze ta jej potworna siła? Najważniejsze to, że miała nie przyjechać. A tu patrzy, ona stoi. Mówi, co ty tu robisz? Miała być w Kanadzie. Nie mówi, Nimiro, to jest tradycja. Nie odpuszczę. Jestem i teraz zawsze. Umówmy się, przepraszam, gdybyśmy robili wybory mistrz stołu, to oczywiście oprócz mnie i ciebie kandydowałaby Sara. Tenisty Plinkowi i ten. I Sara. I Sara. Oczywiście. 86, Rustam. No co tu powiedzieć, walka trwała jedną sekundę. No. Ten zawodnik, tak zresztą jak i Hadzimurat Zaoliew, to są zawodnicy, które powinni walczyć w kategorii Open. Arsen Liliew, pierwsze miejsce. No też można się było tego spodziewać. To są tak zwane gwarantowane tak. Osoby, które... No i teraz dochodzimy do finału, plus 95, Denis i Andrzej, walka bez historii. Z historią. Mianowicie z taką. Andrzej powiedział, że mi krążek nie interesuje. Mi potrzebno ten drugi, co ja wczoraj pierwszy wziąłem, czyli duży puchar. To wszystko. Oszczędzę swoje siły na Open. I tak ma być. Zapraszamy na Open. Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam i czekamy na Open.